tej strony Sma, witam was w pierwszym odcinku z nowego domu The Blaze House, a ze mną są Paweł oraz Dominik! Słuchajcie, startujemy z nowym sezonem The Blaze House, jest to pierwszy odcinek na moim kanale z tego domu. Odcinek u Pawła oraz u Dominika też dzisiaj wleciał jakieś 30 minut temu i godzinę chyba, więc wbijajcie na ich kanały. A dzisiaj, tak żeby pokazać wam trochę nasz nowy dom, pomyślałem, że zagramy w chowanego. Ale żeby nie był to zwykły chowany, to zagramy w strojach sumo. Dobrze, a więc zasady będą takie jak w zwykłym chowanym, ale tutaj nie wystarczy kogoś zobaczyć, bo to by było za łatwe akurat. Tylko zróbmy, że może trzeba podejść i kogoś pacnąć, żeby się... w głowę? No bo tu nie poczujesz. Albo stopa, może w stopach. No nie wiem. W każdym razie tak będziemy oznaczać, że kogoś znaleźliśmy, więc będzie to trochę taki ganiany, ale zobaczymy jak nam wyjdzie. Każdy z nas będzie miał jeszcze selfie sticka ze swoją kamerą i to. Zaczynamy. Wy zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie mi kanał i powodzenia życzę wam. Także jak wyjedę na dwór, macie minutę od tego czasu na schowanie się. Wystarczy minutę? No jesteśmy dłużej. Półtorej minuty. Niech będzie. Dobra, chodźcie na dwór, a wy możecie już się chować. Odpalamy. Start. Idę się schować. Więc schowam się w takim miejscu, żebym mógł biegać, czyli blisko spadu. Schowam się w tak zwanym konfesjonale, czyli miejscu, które jest garderobą. O, nie zmieszczę się tam. Zmieściłem. Które jest garderobą dla gości. Tylko ją trochę zasunę, żeby nikt mnie nie widział. O, znowu, wy mnie też nie widzicie. No trudno. Teraz mógł wybiec tam w korytarz, albo zostać tu, ewentualnie wybiec tu. Więc to będzie bezpieczna opcja. Ja sobie tu pochiluję. Czekam. 3, 2, 1, wchodzimy i szukać. Proszę bardzo, przede mną. Myślałem, że będę ich słyszał przez to, że są silniczki w tych strojach, ale mój też mi hałasuje i zagłusza mnie. Także, no cóż, chodźmy, może sprawdzę najpierw tutaj. Nie ma tu nikogo, ale możemy iść do kuchni. Halo, halo! Szukam! Nie ma tu nikogo. Dobra, schodzimy na dół. Oj! Oj! Żyję! Czy tutaj jest coś? Nie, chyba. Halo, halo! Gdzie jesteście? Może tu się ktoś schował, uwaga? Nie ma. Idziemy na siłownię. Też nikogo nie ma. Pusto. Sauna. Pusto! Nie ma ich tu! Idziemy. Ha! Mamy go! Nie. Mamy go! No i go nie znalazłeś Dominika? Nie. Urna. Bo ja miałem problem, bo nie wiedziałem, czy się zmieszczę na schody na dół i chyba bym się nie zmieścił. Dominik, idę po ciebie. Nie wierzę. Nie ma go tu. Dobra, schodzimy. Nie ma go tu. A czy łazienka gra? Nie ma go tu. Dobra, schodzimy na dół. Nie ma go! Ja nie wiem, gdzie on się podział. Halo! Nie wiem, co mam robić. Już mi się nudzi. Siedzę tu z 5 minut. Hej, no słuchajcie, Dominik ma taką miejscówkę, że ja nie wiem, gdzie on się skrył. Może tam za filarem? Nie, go widzę. Czemu się poddałeś? Bo nie mogę cię znaleźć. Ja siedziałem w jednym miejscu i się już nudziłem. Gdzie byłeś? No na dole. A
siłowni. Ja byłem w siłowni, bo w siłowni. No to ja wtedy byłem na schodach. No ja tak grałem. No ale przecież można przechodzić. No wiem, no, a później siedzę w tej siłowni i widzę 5 minut leci, 7 minut leci. Myślę sobie, Boże. Słuchajcie, runda druga, Paweł szuka. Ja mam pewien pomysł. Gdzie idziesz? Ja idę na dół. Ja idę na górę. Ja będę się z nim ganiał dookoła. Tym razem mogę już przegrać, bo wygrałem i to zarąbiście. Więc żeby nie powtarzać taktyki na razie, że jestem przy schodach, to pójdę sobie tym razem do kanciaty, ale wezmę sobie piciu, bo chcę mi się pić. Taki plan, że schowałbym się gdzieś tak, żebym go widział i żebym mógł biegać dookoła. Półtora minuty minęło, czas ich szukać. Na pewno nie są na tym piętrze, bo Filip wie, że ja myślałem, że nie zajdę na dół, bo się nie zmieszczę, a teraz wiem, że się zmieszczę, więc idziemy najpierw na dół. O Boże! Stawić tam, żeby się zmieścić, ale było ciężko. Jezu, zgrosiłem, jak to otworzyłem, patrzyłem wielkie. To byłem ja. Idę na górę. Szybko poszło, myślałem, że dłużej będę. Kurde, znalazł mnie szybko, bo nie miałem jak uciec. Było ciemno. Jeszcze jak chciałem usiąść sobie, bo tam było krzesło, to musiałem je przesunąć, to w tym samym momencie stuknąłem w drzwi, więc pewnie słyszał, że stuknąłem statywem. No trudno, wróciłem do salonu jako przegrany. Będę siedzieć sobie z Bejzikiem, ale Bejzik się trochę boi tego stroju. Więc tak. Chodź Bejzik, nie bój się. Chodź. Chodź tam. Tu go nie ma. Tu też nie. Znalazłem go. No ale chciałem go teraz złapać, jak on pójdzie w drugą stronę niż ja. Ale gdzie biegnie, gdzie biegnie, gdzie biegnie. To co, będziemy się gajać, ale głupie, to wybiegnę. Patrz, zatrzymał się. Wiem, co zrobię. Zamknę tu drzwi. A on wie. Na dół poszedł, uwaga, biegnę. Wiedziałem, że pomyślisz, że idę naokoło. Dobra, chwila odpoczynku, bo się zmęczyłem. Dominik przegrał pojedynek z Pawłem, także teraz jego kolej na poszukiwania nas. Lecę na dwór szukać was. Dobra, idę się chować. Nie wiem gdzie. Filip, gdzie się schować, ja z tobą się schowam. Ja nie wiem gdzie. Wejdźmy na poddalsze i biegajmy przed nim. Dobra. W tym filmie jeszcze nie widzieliście. W sensie jeszcze nie widzieliście, jeżeli widzieliście film Dominika, to pewnie widzieliście nasze kino. Ale tu mnie jeszcze nie pokazywałem, a to mój ulubiony pokój, jak widać, zresztą po mnie. Idziemy. Ja tu przeszedłem już. Na szybkości, jak was szukamy. O Boże, o Boże. O Boże, o Boże, idę. Muszę po jednym, bo nie widzę sobie z podmiotami. 3, 2, 1, idziemy szukać. Idziemy tam.
trzeba obejść cały ten salonik dookoła. Tu nikogo nie ma. Nie ma ich w ogóle na tym. Na piętrze. Jak to? Czemu jesteście tu oboje? Dobra. Jest bitwa. Kogo pierwszego dotknę? Nie mnie. Łeb, nie mnie. To mnie chyba. Nie! Ja się boję. Nie! Ja nie wiem, co się dzieje! Lost. Baby girl. Nie! 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 Jak takie kury w kurniku. O mój! Gdzie? Nie wypuszczę was z tego pokoju. Nie! O Boże! Kurde! Nie! Uciekł mi! Dobra, ale mamy Pawła, więc łatwiej już go będzie samego go. Dobra, idziemy Filipa złapać. Pobiegłem tam. O, Jesus, wygrałem to. Gratuluję. Dziękuję. Dobrze, moi drodzy, jeżeli taki odcinek wam się podobał, koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie dużo mój kanał. W tym tygodniu lecimy codziennie, film jest u kogoś, znajdziecie... Tak, u mnie jest zawsze codziennie, przez tydzień pierwszy, ale u chłopaków się też pojawia wszystko regularnie. Tak, więc koniecznie subskrybujcie, komentujcie i widzimy się już niedługo. Pa, pa.